Siemanko, ludziska, z tej strony Metsu i to w kolejnym odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdujemy się w Niemczech, żeby przebudować zespół Bayer Leverkusen. Rewelacje obecnego sezonu w Bundesligi w momencie, gdy to nagrywam. Są liderem tabeli. Pod wodzą Szabiego Alonso spisują się rewelacyjnie. Czy tutaj uda nam się utrzymać ich dobry styl gry? Do tego świetne wyniki, przekonamy się. Wybrałem tutaj standardowy tryb gry, czy tam tryb rozgrywania. Mam nadzieję, że będzie pasował. No tutaj udało mi się zatrudnić dość fajnych trenerów. Pomoc czy obrona, no bliska ideału, bramka i ofensywa trochę dalej, no ale na czymś trzeba było przyoszczędzić, żeby w innych członków sztabu móc zainwestować. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to za moment wam go zaprezentuję. No wygląda naprawdę obiecująco, jeśli dokonamy mądrych transferów, to ten skład może być wręcz idealny. A jeśli chodzi o cele na ten sezon, to skupimy się głównie na sukcesie międzynarodowym i sukcesie krajowym, zaraz zobaczymy te cele. Wygrać Ligę Europy i do tego zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Mamy 67 milionów budżetu, więc przydałoby się mieć odrobinę więcej. Więc zaczynamy też sprzedaż. Amiri do Chelsea za 19,5 miliona. Chelsea chętnie skupuje piłkarzy, więc to jest klub, do którego idealnie kogoś można wypchnąć. Jonathan Tah, 38,5 miliona. Miałem inny pomysł, jeśli chodzi o środek obrony, a Atletico spadło mi jak z nieba z tą ofertą. Następnie Mensah za niecałe 5 milionów do Bragi. Każdy pieniądz się przyda, a ten piłkarz i tak nie miał szans na grę. Następnie Adli do West Hamu. No, Anglicy uwielbiają płacić, a my z tego skorzystaliśmy, wpłacili klauzulę i nie mogłem tej oferty odrzucić. 167 milionów budżetu, więc czas na zakupy. Na pewno potrzebujemy nowego bramkarza, bo świetność Hradeckiego już za nim, a my tutaj postaramy się mieć kogoś na lata. Środkowy obrońca, środkowy pomocnik, no i do tego jeszcze środkowy pomocnik ofensywny, to są nasze cele transferowe. Mamardaszwili z Walencji, 32 miliony i zamienia słoneczną Hiszpanię na Niemcy. Mam nadzieję, że Gruzin będzie transferem na lata. Overall już na start, całkiem fajny. Schurz z Torino za 30 milionów, obiecujący środkowy obrońca z Holandii. Myślę, że u nas świetnie się odnajdzie. I będzie też. Świetnie gra w tej trójce. Jon Moncayola, 26,5 miliona, nietypowy piłkarz na środek pomocy, ale mam pomysł na Hiszpana i dobrze go rozdysponuję w tym sezonie. 37 ponad milionów za Elifa Elmasa. Macedończyk z Napoli przechodzi do nas. Tam nie był pierwszoplanową postacią, a u nas może być gwiazdą. Fatalny turniej przedsezonowy, ale mam nadzieję, że będzie lepiej już w zmaganiach w Bundeslidze, no bo tutaj mogło być odrobinę lepiej. No i tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. No tutaj najmocniejsza chyba zmiana na bramce, no bo Hradecki przez lata stanowił o sile Bayer Leverkusen, a my tutaj dokonaliśmy zmiany. Mamardaszwili to jest na pewno bramkarz na lata, piłkarz z wielkim potencjałem, ale czy go urzeczywistni w tym sezonie Bundesligi, to już się przekonamy. Czas na symulację i zobaczymy, jak nam pójdzie. Jest już piłka w polu karnym i 1-0 niestety dla Lipska. Olmo świetnie to wykończył Hiszpan w polu karnym i Mamardaszwili pokonany po raz pierwszy. No i dokonujemy zmian, żeby też rezerwowi wnieść coś do gry naszego zespołu, a mamy całkiem ciekawą ławkę i staramy się odrobić straty. 1-1, ależ pięknie to Szyk zrobił i teraz spokojnie może opuścić boisko. Chlożek w jego miejsce. Jeszcze tutaj Lipska atakuje. Piłka w polu karnym, aj broni Mamardaszwili, nie dał się pokonać tej jednej z ostatnich szans w tym spotkaniu. Centra na pole karne i broni to Mamardaszwili, świetny zasięg ramion i to spotkanie kończy się podziałem punktów. Rodrygo do Chelsea, Goretzka do Paris Saint-Germain i Berardi do Bayernu Monachium to były najgłośniejsze transfery letniego okna. U nas też się sporo działo, ale co by nie mówić, na zdecydowanie mniejszą skalę. Bardziej takie zbilansowane transfery, które mogą się zdecydowanie w tym sezonie spłacić. Klusz, Molde i Heken to są nasi rywale, jeśli chodzi o fazę grupową Ligi Europy, więc bardzo łatwa grupa, 3-0 w pierwszej kolejce. No, tutaj Klusz zastąpiło Karabach Agdam, bo nie sprawdził w życiu. Heken pokonany 2-0, więc na razie idziemy jak burza przez tą fazę grupową 2-0, również z Molde. No to nie są rywale na naszym poziomie, więc tutaj musimy zdecydowanie zwyciężać. 3-1 tym razem z Molde, więc jak widzicie, no ta faza grupowa emocjonująca nie będzie. Dopiero w pucharowej zaczną się emocje. Utrzymujemy jak w prawdziwym życiu fotel lidera, 28 punktów na koncie. Drugi Bayern, trzeci Union, no w prawdziwym życiu Unionowi to tak dobrze nie idzie. Zdecydowanie. A gdy spojrzymy na samo dno ligowej stawki, Darmstadt 0 punktów na koncie. Wow, aż się będę przyglądał postępom tej drużyny, bo takie wyniki wiecie, że bardzo lubię. 2-0 z Klusz, no na razie jest to zabawa jeśli chodzi o Ligę Europy, ale schody dopiero się zaczną. W ostatniej kolejce remis z Heken i to wiadomo co oznacza. No inaczej być nie może niż pierwsze miejsce, 16 punktów na koncie Molde na drugim miejscu. Do Ligi Konferencji spada CFR Klusz, Heken odpada z rozgrywek. Omijamy dzięki temu rundę wstępną, a można było tutaj trafić Unię na choćby Molde.
No i tutaj widzimy Stanisic odwołany z wypożyczenia, bo nie dostawał odpowiednio dużo szans na grę. No i wykonamy zadanie, jeśli chodzi o rozwój młodzieży, takie klasyczne dla mojego kanału zadanie, ale fajnie często podbijające ocenę menadżera, więc warto to zadanie w trakcie sezonu wykonywać, żeby przypadkiem zarządowi nie wpadł głupi pomysł do głowy, żeby was zwalniać. Bo jak wiecie, w EA Sports FC24 zwolnienie czasem lubi zapukać do drzwi, ale to już bardziej choćby w drugim sezonie. Na razie jest tutaj pierwszy, więc drugiego nie będzie, więc mamy z tym święty spokój. A najgłośniejsze transfery to Silva do Paris Saint-Germain, Santos do Feyenoordu i Medina do Lyon, więc nie było to porywające okienko transferowe. Ale po 20 kolejkach cały czas fotel lidera. Jak widzimy, 7 punktów przewagi nad Bayernem i aż 10 nad Borussią Dortmund, 4 Union Berlin. Przenosimy też na samo dno. Zobaczymy, jak Darmstadt sobie radzi. 7 punktów na koncie, no co by nie mówić, poczynili progres. Gdyby utrzymali to 0, to staliby się legendą. No i wyniki rundy wstępnej Molde, choćby odpada z Unionem, a my w 1/8 finału trafiamy na jaką drużynę? Na Real Betis, więc nie jest to łatwe losowanie. Hiszpanie też potrafią grać w piłkę 0-0 w pierwszym spotkaniu. Jeszcze jest rewanż przed własną publicznością i porażka 3-5. No, nieraz kręciliśmy się w tej lidze Europy, co by nie mówić. Miało być pięknie, miały być sukcesy, a tutaj odpadamy na etapie 1/8 finału. Nawet nie docierając do ćwierćfinału. Lipsk też odpada na pocieszenie. No. Union również, więc Freiburg też. No, co by nie mówić, Niemcy nie spisali się tutaj na medal. Ale utrzymujemy fotel lidera, to napawa optymizmem. 6 punktów przewagi nad Bayernem, 12 nad Borussią Dortmund, 14 nad Lipskiem. Jeśli chodzi o zmagania ligowe, wszystko układa się po naszej myśli. No, w Europie było zdecydowanie gorzej. A na dnie Darmstadt 16 punktów na koncie, no co by nie mówić, na utrzymanie szans nie mają, ale jak dzielnie walczą. No i nasza przygoda w DFB Pokal. Jako drużyna z Bundesligi, wiadomo, w pierwszej rundzie mieliśmy wolne i obserwowaliśmy wyniki rywali. Przechodzimy zatem do rundy drugiej. I gdzie my tutaj jesteśmy? Pokonujemy Ingolstadt 2-0. W rundzie trzeciej Augsburg również 2-0. Czas zatem na ćwierćfinał. 3-1 z Lubeką. Następnie 2-1 z Hertą i w finale podejmujemy Lipsk. W ostatniej kolejce to 4-2 z Augsburgiem, co oznacza, że Bayer Leverkusen jest mistrzem Niemiec. Tak jest, 82 punkty na koncie. Drugi Bayern, trzecia Borussia, czwarty Lipsk, Union na 5. miejscu, 6. Hoffenheim. I przenosimy się teraz w odmęty ligowej stawki. W barażach Kolonia Bochum i Darmstadt spadają z ligi. Darmstadt 16 punktów na koncie, no legenda. Kane i Garcia, królami strzelców po 23 bramki na koncie. No Kane w prawdziwym życiu radzi sobie zdecydowanie lepiej. W asystach rządzi Moncayola, bardzo dobry transfer, 11 asyst. I Kobel najwięcej czystych kąt. No i czas na finał Pucharu Niemiec. Naszym rywalem jest Lipsk. Zobaczmy raport przedmeczowy. Jak pamiętacie, w pierwszej kolejce sezonu zaledwie zremisowaliśmy z nimi 1-1, grając przez długi czas z przewagą jednego piłkarza. W sumie wam tej czerwonej kartki nie pokazałem. Zdarza się. Ale tutaj mamy nadzieję już na pewne zwycięstwo, bo ten sezon uczynił nas silniejszymi i dokonujemy zmian, bo na razie na boisku niewiele się dzieje. Ostatnia akcja regulaminowego czasu gry. No i sędzia kończy regulaminowy czas gry. Będziemy świadkami dogrywki, gdzie znowu dokonujemy zmian. Ostatnia akcja dogrywki. Czy Lipsk zdobędzie bramkę? Nie. I będziemy świadkami rzutów karnych. Wyznaczamy takich piłkarzy. Zaczynamy i 1-0, Tapsoba zdobywa bramkę. Czas na Lipsk. Mylą się, tak jest, świetnie broni to Mamardaszwili. I Palacios pewnie wykorzystał 11. Czas na Wernera. Powstrzymany przez Mamardaszwilego. Boniface trafia w tym ważnym momencie i wszystko na barkach Olmo. Dani Olmo powstrzymany Mamardaszwili, król rzutów karnych. Obronił 3-11 Lipska. Dał nam puchar. No co by nie mówić, transfer Gruzina tym jednym spotkaniem zdecydowanie się spłacił. No jak widzimy, Wanicek królem strzelców z Karlsruhe. 6 bramek w 5 meczach. Rize najlepszym asystentem z Herty, a Drues wraz z Mamardaszwilim najlepsi bramkarze. I tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Wielu piłkarzy poczyniło olbrzymi progres. Choćby Mamardaszwili, Wirtz, Schurz, Hinkapie, trochę mniejszy może. Frimpong fajnie się tam rozwinął na wahadle. No ten skład naprawdę wygląda kompletnie. No jedynie ten środek pola mógłby się trochę mocniej rozwinąć. No i zobaczmy, kto najwięcej występów. Mamardaszwili, Frimpong, Schurz, Tapsoba, Hinkapie, Schick. I to tyle. W bramkę rządzi Wirtz, drugi Elmas, ex aequo z Schickiem. No i jeszcze asysty. Tutaj króje królem Wirtz, drugi Moncayola, a trzeci Grimaldo. No i możemy świętować mistrzostwo plus do tego Puchar Niemiec. No zdecydowanie na rynku krajowym był to fantastyczny sezon w wykonaniu Bayer Leverkusen. Drużyna aptekarzy zdobyła co mogła, teraz zobaczmy niższe ligi niemieckie. Zacznę od trzeciej ligi,
Arminia Bielefeld i Saarbrücken z awansem Jan Regensburg zagra w barażach. A jeśli chodzi o najgorszą drużynę, to jest to Freiburg 2. I jeszcze druga Bundesliga, Hamburger Sportverein i Hertha z awansem. Hannover 96 zagra w barażach z Kolonią. A z ligą żegnają się takie drużyny jak Innsbruck i Wiesbaden, a Nürnberga w barażach. 72 ocena menadżera, no nie ma się co dziwić, no zawiedliśmy totalnie w europejskich pucharach. Odpadliśmy bardzo szybko z Realem Betis, no i przez to ta nasza ocena poleciała trochę w dół, nawet na szyję. No i zobaczmy też puchary, których nie wygraliśmy i choćby baraże utrzymanie. Tutaj Kolonia z Hanowerem i Kolonia pewnie zwycięża 4-0 w dwóch meczu. Jeśli chodzi o super puchar, Sevilla pokonuje Manchester City, nietypowy wynik. Liga Konferencji dla Fenerbahce pokonuje Brentby. Jeśli chodzi o Ligę Europy, Liverpool pokonuje Romę w finale, a Ligę Mistrzów zdobywa Manchester City, pokonując w finale Borussię. My za to zdobyliśmy Mistrzostwo Niemiec, dołożyliśmy do tego Puchar Niemiec, więc co by nie mówić, na rynku krajowym fantastyczny wynik. Gdyby tak Bayer zagrał w prawdziwym życiu, to ich kibice na pewno byliby w siódmym niebie. Po 11 kolejkach są liderem ligowej stawki. Czy po 34 będą mistrzem? Przekonamy się w trakcie trwania tego sezonu. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!